Szkoda, że mamy hamulce. Bez hamulców byłoby szybciej. Że się odpalamy rakietę. Bel katapulta. Sprawdzamy wpływ przeciążenia na ludzkie organizm. Wrzesie jako królik eksperymentalny. Te przybieżniki by poszedł. A Grzesiu, nie dość, że w oponach nie ma bieżnika, to jeszcze buty ubrał pan tufelki. Na tańce. Że w ogóle ewenement taki na skalę ogólnopolską, że takie małe miasteczko ma takie właśnie znamienite trasy. Jak to się stało? No to jest naprawdę ewenement. To jest to zasługa ekipy Łódź MKT Gnie, która tutaj pielęgnuje te ścieżki, opiekuje się nimi. Teraz jesteśmy na trasie Glacier.
super. Mamy na dzień dzisiejszy 35 km samych singli, nie? No, ewenement, jak na taką małą miejscowość. Jest to robić, przede wszystkim ma się świetnie bawić, ale też trening siłowy zrobić, trening techniczny i... Wszystko w jednym. Ja to jest jedyny czerwonej trudności zjazd na pętli Szeligi z dwóch powodów. Po pierwsze, tam nie wiem czy widać, tam jest całkiem stroma ścianka. To będziemy ją jechać. Jedna część czerwona i druga, zobaczcie jak tu jest wąsko. Można łatwo kierownicą zahaczyć o to drzewo i trzeba pojechać kołem nieco bliżej krawędzi. Jest mało miejsca na błąd. Nieco bliżej krawędzi, żeby po prostu nie zahaczyć o drzewo. Ja myślę w ogóle, że warto zwrócić uwagę na to, że na początku no tutaj jeździło kilka lokalsów, a dzisiaj to jest miejscówka tak dobra, że przyjeżdżają ludzie z innych miejscowości, nie? No, no to, to jako główny organizator od nas i od widzów na pewno będziesz miał wyrazy poparcia i... No zapraszam. Podziękowanie. Bo jeszcze naprawdę jest to robić, nie? No, super. Dobra robota.